Kościół dzisiaj to jest kłamstwo i nienawiść. Klub obrony pedofilów, skorumpowana szajcha, wyciąganie łapy przez tego nażartego oligarchę z Torunia. Proszę sobie włączyć tą kazielnicę kłamstwa. Dopóki hierarchia tego wypasionego wieprza będzie tolerować w ogóle, dopóki nie zamilkną te zakłamane media, to nie chce mieć nic wspólnego z tą instytucją. Biskupi będą ziemię oddawali Morawieckiemu. Jak się obserwowało tą obronę pedofilów, również papieża, który kłamał, kręcił. Te demonstracje pisowskie, ta obuda, te klęczenia. Ta szydło, ta Witek, te obudy rozmodlone, takie, będę coś tak obrzydliwego. Ta instytucja jest największym zawodem, jakim jest podkop. To jest podcast Rachunek Sumienia, prowadzony przez Magdalenę Rigamonti i Tomasza Sekielskiego. Dzień dobry Państwu, Magdalena Rigamonti i Tomasz Sekielski. Od razu ja powiedziałam pan Tomasz Sekielski z Newsweeka, ja z Onetu. Pan? Jesteśmy teraz pan, pani? No może dzisiaj tak, spróbujmy dzisiaj. Tak. Rachunek... Chyba, że chcesz zrobić mi rachunek sumienia dzisiaj. A ty mi? Nie, dzisiaj będziemy robić rachunek sumienia politykowi niezwykłemu, który przeszedł olbrzymią metamorfozę, jeśli chodzi o swój stosunek do Kościoła katolickiego. Ja nazwałbym, że nasz gość na początku lat 90. Uchodził za katolickiego fundamentalistę. Dziś pewnie jak to słyszy, bo siedzi obok, zadowolony nie jest. Nie jestem zadowolony. Jest pan zadowolony. Już zdradzimy, naszym gościem jest profesor Stefan Niesiołowski. Kiedyś Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, była taka partia. No, bardzo silna partia, bardzo silna. Pan marszałek Niesiołowski był uważany za jednego z trzech muszkieterów tej partii. Łopuszański był jeszcze. Jurek. Marek Jurek, tak. Następny fundamentalista, ogromny fundamentalista. Pan marszałek Chrzanowski przecież obok pana i razem próbowali budować Polskę chrześcijańską i narodową. Bardziej niż, wydaje mi się, niektórzy politycy PiS by chcieli. Czy tak było na początku lat 90? Nie, to chyba przesada. Aż tak, że bardziej niż politycy PiS, bo jednak politycy PiS zniszczyli kompromis aborcyjny, uchwalili tą haniebną, nie wiem jak to nazwać, ustawę pani Przyłębskiej i wiele innych rzeczy tak haniebnych, których myśmy nawet nie próbowali. Jeśli chodzi o, ja byłem o ZHN, to ja byłem w tej tak zwanej frakcji liberalnej. Dobra, teraz pan... Teraz każdy mówi, że był w frakcji liberalnej. Dowód, podaję panu dowód. Było głosowanie nad kompromisem aborcyjnym. Styczeń 93 rok. Debata była w pierwszej tej kadencji, ale ostateczne głosowanie w następnej dopiero. Głosowanie takie, za tym kompromisem ja, wstrzymał się od głosu Marek Jurek, przeciw był Łopuszański. Czyli z tej trójki muszkieterów, jak widać z tego głosowania, ja byłem najbardziej liberalny i w tej frakcji w ZHN-ie się mówiło właściwie taka pragmatyczna, to był Chrzanowski, ja, Szyszko, Macierewicz i wyobrazić, trudno uwierzyć. Była frakcja radykalna, Łopuszański, Konopczyna, Boba. To prawda jest. Nie pamiętacie państwo takich nazwisk, już nikt, Konopczyna była, Boba, Łopuszański i frakcja taka, można powiedzieć, Marek Jurek gdzieś po środku, może raczej bliżej tych radykalnych, ale najlepszy dowód, że w tej sprawie się wstrzymał, a nie był przeciw. Także nie było aż tak, ale zgadzam się, tak jak generalnie uważałem i nadal tak uważam, że wartości, które wnosi chrześcijaństwo, mogą być użyteczne w polityce. Natomiast to, że one zostały wykoślawione, splugawione i że Kościół dzisiaj jest zaprzeczeniem, bo istota Ewangelii to jest prawda. To jest prawda i miłość bliźniego. A Kościół dzisiaj to jest kłamstwo i nienawiść. Ale nie ma o czym mówić. Ale panie profesorze, czy jak robi pan sobie taki polityczny rachunek sumienia, czy nie ma pan czasami poczucia, że tak naprawdę pomogłem budować w
poczucie bezkarności w kościele katolickim. To nieświadomie zupełnie. No jak nieświadomie, panie marszałku? To nieświadomie. Ja miałem przekonanie. Siłę kościoła pan budował od... Tak, ale od... ja miałem przekonanie. Kościół był silny niezależnie ode mnie. Ja naprawdę, ja nie musiałem budować siły kościoła, bo on był silny. Ja miałem przekonanie, uważałem wtedy, no jest inna sytuacja zupełnie, ale wtedy, że Kościół może być bardzo pomocny i użyteczny do budowania demokratycznej, sprawiedliwej, niepodległej Polski. Dzisiaj widzę, że to był błąd. No Kościół wtedy, ja nie sądziłem tego, to Michnik trafnie rozeznał. Ja sądziłem, wtedy żeśmy się spierali o to, ja sądziłem, że jednak to jest instytucja przyzwoita bardzo, a dopiero się później okazało, że to jest instytucja obrony pedofilów, klub obrony pedofilów, klub wyciągania łapy po publicznych pieniędzy, właśnie skorumpowana szajcha, która używa religijnych symboli do własnej władzy i dobrobytu. No coś haniebnego. No jeżeli ja pod tego nie zaprzeczył, nikt nie odwołał tego ryzyka, żaden biskup się nie zająknął. Się mówi biskup Ryś, taki porządny w episkopacie. To złodzi od pana. Złodzi, kardynał. Sąsiad, ale w zasadzie. Ale on nie powiedział słowa o ryzyku. Tak jakby w ogóle nie istniało. Proszę sobie włączyć tą kazielnicę kłamstwa. Jeden nieustający potok kłamstwa i opluwania ludzi. No więc coś to i wyciąganie łapy przez tego nażartego oligarchę z Torunia, który wyciąga łapę po publiczne pieniądze i je dostaje w zamian za poparcie polityczne dla PiS-u. No więc co ma to wspólnego ten Kościół z miłością bliźniego, z Ewangelią? Ale wtedy, sądziłem wtedy, że to jest wartość. No pomyliłem się, tak. Ale się pan nie orientował wtedy? Nie. W 90-tych latach spotykał się pan z hierarchami, robiliście razem politykę, ustalaliście... Nie robiłem żadnej polityki. Spotykałem się z księżmi w czasach PRL-u i jeździłem na obozy, byłem tu akademickim, bo bardzo wielu jeździłem i Kościół pomagał. No, pomagał. Zawsze pan z Bogiem szedł przecież, prawda? Kościół pomagał w demokracji. To, że Polska demokratyczna w roku 89 powstała, to była zasługa Kościoła. Przy okrągłym stole siedzieli przedstawiciele Kościoła, którzy mediowali. I no nie jest moją winą to, że oni się później okazali w Polsce demokratycznej ludźmi, którzy się całkowicie zaprzedali złu, służą kłamstwu. Jeszcze raz mówię, proszę sobie włączyć Jędraszewskiego, nie wszyscy, są biskupa, to właściwie nie znam, który by mówił jakimś takim ludzkim językiem, ale wielu księży mówi takim językiem, natomiast rzeczywiście hierarchia i ten przekaz, jaki idzie, jedyny katolicki głos w swoim domu, Radio Maryja i telewizja, gdzie trwam. Obrzydliwe kłamstwo, dopóki hierarchia tego wypasionego wieprza będzie tolerować w ogóle, dopóki nie zamilkną te zakłamane media, to nie chce mieć nic wspólnego z tą instytucją. Panie profesorze, pan pochodzi z bardzo religijnego domu? Tak. Jak wyglądały te pierwsze pana kontakty z wiarą, Bogiem i Kościołem? No tak, w moim pokoleniu to było tak oczywiste. Chodziło się do kościoła z rodzicami, to było oczywiste. Moi przodkowie walczyli we wszystkich polskich powstaniach i służyli, zawsze byli przy kościele. Mój dziadek był w Narodowej Demokracji, wujek ze strony brat mamy był działaczem Młodzieży Wszechpolskiej, zamordowany przez komunistów po wojnie. I dla mnie związek z kościołem był oczywisty. Całkowicie naturalnym miejscem moim to było być przy kościele. A jednocześnie ten kościół był przeciwko komunizmowi i był cennym sojusznikiem. I tak było. W stanie wojennym w Łodzi był ten punkt ojca Mieczynkowskiego, pomocy dla internowanych, więzionych. Ja korzystałem z tej pomocy, a potem pomagałem innym w tym ośrodku. Miałem szereg wykładów, prowadziłem spotkania z ludźmi opozycji, z Mazowieckim, z Bartoszewskim, wieloma innymi. Kto mógł przypuszczać, że ta instytucja po kilkunastu latach stanie się wsparciem dla dyktatury, dla reżimu pisowskiego, dla niezwykłego kłamstwa, że biskupi będą ziemię oddawali Morawieckiemu, który będzie sprzedawał drodze, a w zamian za to będzie popierał coś niesłychanego. Finansowali zło, kłamstwo, dyktaturę, kłamali, są czymś wyjątkowo podłym. Muszę powiedzieć, że dla mnie ta instytucja jest największym zawodem, jaki mnie spotkał w obszarze publicznym, bo ja nie oczekiwałem specjalnie niczego po Kaczyńskim, nie sądziłem, że to nie miało to znaczenia większego.
muszę powiedzieć, że to, że ci ludzie, na szczęście już inni personalnie, bo tam się już wymarli ze starości, którymi ja byłem w duszpasterstwach akademickich, to byli wspaniali księże niektórzy, jak Czuma, Miecznikowski, Andrzejewski, wielu takich ludzi. Oni już nie dożyli, znaczy część dożyła, ale już nie odgrywali większej roli po 89 roku. Natomiast dla mnie, no jak się obserwowało tę obronę pedofilów, również papieża, który kłamał, kręcił, no, z De Gaulle'ado się spotykał, zadawał. Mówimy teraz o Janie Pawle II. Z De Gaulle'ado, proszę, JP2, tak. Również, A De Gaulle'ado z kolei założyciel morderca, legionu, nie morderca, pedofil, Legionu Chrystusa. Gwałciciel, notoryczny gwałciciel, własne dzieci gwałcił. I on się spotykał z papieżem i dziwił, no, organizował to spotkanie, brał od niego pieniądze. To wszystko razem, muszę powiedzieć, obrzydliwe towarzystwo, z którym nie chcę mieć nic wspólnego. Brzydzę się. Panie profesorze, ale wróćmy do prywatnego świata, tak, i do tego bycia z Bogiem, bycia w kościele, bycia osobą wierzącą. To jest taka żywa wiara, panie, tak, panie profesorze? Boga. Ja dalej wierzę w Boga. Wystarczy wejść na łąkę, zobaczyć na kwiaty, na ptaki, na owady, butyle, na owady, żeby, no jak to samo się zrobiło, to nie wierzę w Boga, tylko wolałbym, żeby o Panu Bogu nie mówił Rydzyk, Jędraszewski, Dziwisz, żeby oni nie mówili. Ale jak... Wolałbym Głódź, żeby oni nie mówili. Widzi pan? I Radio Maryja, żebym nie słyszał tego obłudnego, taki słodki ten głos, taki obrzydliwy, taki lepki, jaki śliski. I ten ksiądz, który kiwa głową, a macie robić, pluje i niszczy i opluwa, zniesławia ludzi, a ten ksiądz krzyżem na piersi kiwa głową. Coś, to jest spektakl, mówię, obrzydliwości, istota obrzydliwości. Ale zobacz, Tomek, co tu się dzieje. Wracamy do tej młodości, wracamy do tych 70., 60., 50. lat, a pan profesor ciągle Rydzyk. Obiecujemy, to jest symbol taki, przepraszam, ale to jest symbol Kościoła w Polsce. Ale panie profesorze, porozmawiamy jeszcze o Rydzyku. Możemy nie rozmawiać. Nie, porozmawiamy oczywiście. Natomiast ja bym wrócił do tego, mówi pan, widzi pan boskie dzieło. Tak. A jak pan sobie wyobraża Boga? Znaczy, bo od małych lat ci, którzy chodzili na katechezę, wychowani w wierze katolickiej, no, mówiło nam się, że Bóg, no, to jest taki staruszek, no siedzący na chmurce z brodą. Dlatego pytam, jak pan sobie wyobraża sobie Boga? No, ale jeżeli się, ja jestem biologiem, profesorem biologii, ja stopień komplikacji na poziomie organizmu komórek, to tak bym obrazowo, to co w jednym liściu, gdyby liść drzewa zerwał, tam miniaturyzacja tych struktur, które tam działają, gdybym wszystkie komputery świata i samochody zebrał, to byłoby prymitywne wobec tego jednego liścia, który spada z drzewa i gnije na ziemi. To jest, no to jak, no to uwierzenie, że to jest w ogóle wszystko bez, no, Boga, jak to nazwać, jakiejś inteligencji, siły wyższe, wszystko jedno, dla mnie nie mieści się w głowie. I w tym sensie, natomiast ja sobie nie potrafię wyobrazić, na pewno Bóg to nie jest jakiś staruszek, który siedzi na chmurze i kiwa głową, to absurd. A o co pan go prosi, panie profesorze? To już zostawmy. No. Nie, no troszeczkę chociaż. Nie, mamy, to jest audycja, się nazywa Rachunek Sumienia, musimy pana ponaciągać. Ale ja nie na wszystkie pytania muszę odpowiadać, bo one nie mają jakiegoś wymiaru szerszego, społecznego. No, każdy prosi o coś innego w różnych sytuacjach, ale uważam... Polityczne modlitwy też są, panie? Nie, właśnie. Politycznych nie. Politycznych nie, dlatego że, wie panie, tego jest tyle tej obłudy, jak widzę te demonstracje pisowskie, ta obłuda, te klęczenia, ta szydło, ta Witek, obłudy rozmodlone, tak, ja będę coś tak obrzydliwego, ja nie chcę w tym towarzystwie się znaleźć, także myślę, że Pan Bóg sam wie, co jest dla Polski dobre, jeżeli Matka Boska jest królową Polski, no to oczywiście to jest delikatny problem, bo w takim razie w 20 roku nam pomogła. Pięknie, a dlaczego w 39 uznała, że Hitler ma rację, w takim razie nie pomogła, no to jest cienka sprawa. Mówienie, włączenia Pana Boga z politycznymi, w jednych bitwach Pan Bóg nam pomógł, a w drugich co, przeciwko nam wystąpił, no, nie jest to jasne, no. I dlatego nie chcę w tą sprawę, dla mnie Bóg jest w wymiarze osobistym, to znaczy na pewno zwrócenie się do Pana Boga i proszenie o kogoś, o jakąś sprawę, zdrowie głównie tego typu dla kogoś, to no, jeżeli Pan pyta o co, no to tego typu w tym obszarze, a nie żeby Pan Bóg potępił Kaczyńskiego. Myślę, że sam sobie z tym poradzę. Z Kaczyńskim sobie sam poradzę. Rachunek sumienia.